Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym vlogu. Czwartkowe przedpołudnie. Wietrzny dzionek dzisiaj. Nie jest tak zimno, ale dosyć mocno wieje. Wczoraj zakończyłem siew, rozsiewanie nawozu. Akcja z rozsiewaniem nawozu zakończona. Słuchajcie, tak jak mogliście zobaczyć na wstępie filmu, że dzisiejsze prace na gospodarstwie, czy w gospodarstwie, chyba poprawniej byłoby powiedzieć, zacząłem od robienia porządków z rozsiewaczem, czyli umyty został rozsiewacz, a także ciągnik też z grubsza opłukałem, z tego błota, trochę z tego kurzu po nawozie. No i tak jak wczoraj, we wczorajszym vlogu mówiłem, dzisiaj zajmę się w pierwszej kolejności wymianą tych lamp roboczych. Te lampy robocze, które wczoraj pokazywaliśmy wam, które majsterek mi zamówił, zakupił, powiedział, że on mi to kupił. Ja mam być poligonem doświadczalnym. Jeżeli się one sprawdzą, to będę miał mu za te 4 kupić 6 do renówki. No i co? Zobaczymy, jak to będzie świecić, ale najpierw trzeba to wszystko zamontować. Zobaczymy. Te będę demontował. Jestem ciekawy tylko, czy tutaj jest masa. Nie, no to jest do plastikowego daszku przykręcane, czyli muszą być dwa kable, masowy i plusowy, czyli wszystko będzie pasować, powinno to sprawnie powinno to przebiegać, wymiana tych lamp roboczych, bo te to już po prostu, gdyby szło te lustra jakoś zregenerować, tak lampa jest w sumie elegancka, nic tu nie ma. Z tym plastikiem się nic nie dzieje, szkło też jest całe, wszystkie 4 szkła są całe, ale słuchajcie, tutaj już nie ma tego lustra. Nie ma tego lustra i one bardzo słabo oświetlają. A siewy przed nami. Przede mną, można powiedzieć, bo ja będę siał. No i dzień krótki, także przydałoby się mieć dobre światła, aby móc troszeczkę podgonić pracę, siejąc po ciemku. No ale żeby to robić, to muszą być dobre światła, bo na tych już jest problem zlokalizować miejsce, tak żeby wiedzieć, gdzie jechać. Nawigacji nie ma, także wszystko w głowie. Dobra, przystępujemy do działania. Będę wam tu relacjonował i pokażemy, jak się ściemni. Zobaczycie efekt końcowy pracy. Jak będzie ciemno, to wtedy dopiero będzie można ocenić, jak one świecą. Dobra, teraz będzie widać ładnie. Dobra, słuchajcie, najpierw robimy demontaż. Demontaż, ta jedna zrobiona, lampa. Przestawiłem ciągnik, bo nic nie widzieliście, nie było światła. Robimy stąd to samo. Słuchajcie, tu nie ma, feler jest w tym, że tu w ogóle nie ma lustra. Trzeba będzie to zregenerować i lampy będą jeszcze bardzo dobre, tylko musicie mi powiedzieć, gdzie można zregenerować właśnie te
Może same te szkła można kupić, ale to też będzie dużo kosztować pewnie. Bo ta oprawka nie kosztuje, nie? Musiałbym zobaczyć. A jak ktoś z Was wie, jak to zrobić, to piszcie. Pojedziemy na łów, gospodarzu mój. Pojedziemy na łów, gospodarzu mój. La 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 la. Ciekawi mnie tylko, czy tu w te uchwyty będzie pasować. Tylko mi się wydaje, że to będzie odwrotnie. Ale zaraz zobaczymy. Ładnie, słoneczko świeci, tylko wiatr wieje mocny. Na opryski kiepska pogoda. Dobra, wymontowane mam, zobaczcie, tu jest kwestia tylko, żeby tam to lustro zregenerować i lampa byłaby dobra. Dobra, słuchajcie, teraz takie coś macie.
Dobra, teraz się muszę tutaj zakuć te końcówki. Dobra, teraz się muszę przyszykować, słuchajcie. Widać? Widać, co robię. Przyszykuję sobie już dwie lampy. Gdzie ja położyłem? Cążki tu spadły mi. Z przodu mają być te małe. Tak mi majster mówił. Zobaczymy, jak one będą się sprawować. Oj, kurde. Muszę. Dzień dobry. Wie pan co, nie mam czasu teraz posłuchać tego. No. No, no, to jakby pan mógł zadzwonić jutro o godzinie 8, to ja. Dobra, ja tu ja sobie włączę na głośno mówiący, ja będę tu robił i będę słuchał pan. A czy wyraża pan zgodę na rejestrację tej rozmowy? Bo ja to. Czy wyraża pan zgodę na rejestrację też tej rozmowy? Tak, oczywiście. Bo ja sobie to wtedy mogę na spokojnie odsłuchać, a tak to. Pewnie. No oczywiście pan też wyraża, tak? Bo jak właśnie mu nawijam, to. No tak. Dobra. Najważniejsze w tym momencie właśnie w posiadaniu takiej fotowoltaiki. Ale zaraz panu powiem, że ja urządzenie fotowoltaiczne mam. Znaczy, bo my dzwonimy właśnie pod kątem jakiejś nieruchomości, na przykład firmy pana, gdzie pan nie ma jeszcze takiej fotowoltaiki. To na drugim gospodarstwie nie mam, ale na razie właśnie, wie pan. Właśnie o to chodzi, że pod tym kątem dzwonimy, tak? No i właśnie i panu tu przedstawię te wszystkie rzeczy, które się pozmieniały. Tak właśnie mówiłem, że najważniejsze w tym momencie w posiadaniu takiej fotowoltaiki to jest to na przykład. Cena zakupu energii w nocy, kiedy te panele nie produkują prądu, bo jak najniższe, nie? No, no tak. No wie pan, mamy teraz takich ministrów środowiska i klimatu, najśmieszniejszych chyba w historii, którzy twierdzą, że my nawet mamy państwowy wiatr. To jest absurdalne. Nie słyszał pan? No to pani minister Zielińska takie głosi teorie. No naprawdę, takie krążą, ona jest w stanie uwierzyć, że fotowoltaika i wiatraki to zabezpieczą nas, naszą całą gospodarkę w energię, co jest totalną bzdurą. My stoimy na węglu, Chiny, Ameryka cały czas powstają na węgiel elektrownie, gdzie jest prąd najtańszy z tego. Z węgla brunatnego i z tych paliw w ogóle kopalnianych. A to jest najdroższy prąd, o czym my tu rozmawiamy. Znaczy, no widzi pan, no właśnie, pierwsza sprawa jest taka, że właśnie to, co panu zacząłem mówić o tym właśnie, nie? Że tą nadwyżkę energii kupuje się właśnie tanio, a sprzedaje drogo, nie? I właśnie tutaj jest tak, że
chodzi o to, że skąd to się bierze? No widzi pan, ci ludzie, to mają fotowoltaikę, sprzedają tą zieloną energię, tą tanią, a tą drogą z węgla właśnie kupują, bo tu chodzi o to, że ta węgla jest właśnie droższa niż ta zielona, przykładem. I u nas właśnie w pole energii jest tak, że klient właśnie kupuje energię z naszych farm wiatrowych, czy właśnie tą zieloną, tą tanią, i dzięki temu właśnie rachunki za prąd zerują się całkowicie i jest to gwarancja. No nie musi pan tej drogi z węgla właśnie kupować, nie? Bo tutaj właśnie ta no nie wiem, jest droższa. Ja tu zupełnie jestem odmiennego zdania, że najtańsza energia to jest właśnie z paliw kopalnianych. Bo jak pan zobaczy pan, pojedzie pan do Niemiec, będzie pan w Niemczech, to zobaczy pan, że po prawej stronie są farmy fotowoltaiczne, a w oddali po lewej stronie stoi elektrociepłownia. No a Polska stoi węglem, czyli my paliwo mamy za darmo, elektrownie też stoją, a wiatrak, instalacje, bo ja tu miałem, wie pan, propozycję posadowienia u siebie na swoim gospodarstwie na 13 hektarach paneli fotowoltaicznych. I po prostu to temat ucichł, a znam rolników, którzy w taki biznes weszli i jakby nie mają zgody przez kolejne miesiące, już nawet 2 lata, niektóre sprawy trwają, przyłączenia tej instalacji do sieci. A to nie, no proszę pana, to w ogóle tak to nie wygląda. Znaczy, to widzi pan, no na pewno się pan rozlicza z jakimś zakładem energetycznym, nie? No tak, ale żeby był ten prąd taki tani, zielony prąd, jak pan to twierdzi, no to muszą powstać farmy fotowoltaiczne. Te wszystkie posadowione na dachu, no to jest po prostu też cwany myk, bo posadawiacie je, no nie wiem, pan nie, ale firmy... Na chwilkę przerwy, tylko wie pan, jak to działa, nie? Bo widzi pan się rozlicza właśnie z tym zakładem energetycznym, a my się rozliczamy również z tym zakładem i z tego tytułu może mieć pan właśnie tą tańszą, tą zieloną energię, nie? To o to chodzi. To czyli co, na czym ten deal miałby polegać? Ja mam tylko kupić energię, czy instalację jakąś u siebie założyć? Nie, no to wygląda tak po prostu, że ma pan na przykład taką fotowoltaikę, no i bieżące zużycie sobie po prostu pan ogarnia z fotowoltaiki. No to już panu mówię, no to... Pan sobie magazynuje, jeżeli pan potrzebuje na przykład, powiedzmy, sprzedać taką energię, to pan sprzedaje pod taką giełdę, jeżeli pan na przykład... No to tu... Również ma pan tak. Właśnie tej zielonej energii dzięki właśnie temu, że między innymi właśnie mamy własne elektrownie wiatrowe. Właśnie o to chodzi. Nie może pan, tak jak mówię, rozlicza się pan z takim zakładem energetycznym, a my się rozliczamy z nimi. Z tego tytułu może mieć pan właśnie tą tańszą energię. Tak to właśnie wygląda. To o to chodzi, nie? To czyli to, ta instalacja, która u mnie jest, to jest zupełnie co innego, tak? Znaczy, no nie wiem, na jakich warunkach. No na takich warunkach mam, że to najlepszy interes jest wtedy, gdy to produkują te panele i ja to zużywam. A gdy ja wysyłam do magazynu, no to już do mnie wraca mniej i po prostu to, co wysyłam, jest bardzo tanie, a to, co od nich kupuję, jest bardzo drogie. Widzi pan, no właśnie tutaj jest tak, że my mamy właśnie własne elektrownie, proszę pana, jako pole energii. Jesteśmy od ponad 20 lat na rynku, właśnie mamy własne elektrownie, bo pan możliwość zakupu tej zielonej energii, jak i zarazem jest sprzedaży właśnie. Ale to elektrownie jakie? Wiatrowe? Jeszcze raz? Elektrownie wiatrowe? Tak, dokładnie. No to tutaj koło mnie powstała taka elektrownia w ubiegłym roku, 36 wiatraków pana Solorza Zygmunta. Znaczy to ja nie wiem, no tutaj no pani Kulczykowa jest tam na ten, nie? Tak jak mówię, no z pole energii w różnych miejscach są te właśnie elektrownie, na Bałtykiem i właśnie w różnych innych miejscach. Ja też lokalizacji każdej elektrowni oczywiście nie znam, nie wiem. No. To na Bałtyku miała powstać chyba największa w Europie. Ale czy to coś się robi z tym, to nie wiem, czy to stanęło już. Ale tak jak mówię, no my mamy ponad 14 właśnie tych elektrowni. No. No ale w skali kraju ile produkujecie tego prądu? 1%? 10%? W skali kraju tyle, co jest zużywane, ta wasza elektrownia, ile w stanie jest wyprodukować? Ciężkie takie pytanie, musiał pan sprawdzić to na stronie dokładnie. No. No bo wie pan, jeżeli to jest mała elektrownia i ona produkuje 0,5% może energii, to ona mi nie zagwarantuje tej energii. Muszę pana prywatnie sprawdzić tam na internecie. Można to sprawdzić. Jedna z największych firm. Aha. No, ale tak jak mówię, druga kwestia jest... No, niech pan mówi. Zgadaliśmy się właśnie o tej energii, a druga
druga sprawa jest taka właśnie, że jeszcze mamy to dofinansowanie teraz od 23 tysięcy, nie? I to obejmuje zarówno właśnie fotowoltaikę, jak i... Ale to, co to jest z tego, z jakiego działania? Mój prąd? Mój prąd, no. A... 23 tysięcy właśnie, no. A te piece to było zupełnie co innego, tak? To było chyba czyste powietrze, z tego... A, czyste powietrze. Jedno drugiego działanie nie wyklucza? Czy jak się skorzysta z jednego działania, to wyklucza drugie? Bo ja właśnie tu odnośnie pieca rozmawiałem kiedyś. Aha. Mój prąd, a czyste powietrze... No nie wiem, wie pan co ja robiłem, to chyba trzeci rok mam. To wtedy tam jakiś ten zwrot podatku miałem 12 tysięcy chyba. A kosztowało mnie to 30 i to była instalacja 5,3 kW. Ale tak, bo pan posiada to, miał właśnie jedną instalację, tylko tak jak mówię, no, jeżeli pan rozważa na przykład, to tak jak mówię, właśnie, no, kwestia właśnie takich dofinansowań, właśnie teraz to całkowicie inaczej wygląda, no, po to do pana właśnie dzwonię, wszystko się pozmieniało, później, no, no. Dofinansowań, kwestii właśnie tego skupu energii z rynku sprzedaży, tak jak pan mówiłem, mamy właśnie własne elektrownie i z tego tytułu właśnie, tak jak pan wspomniałem, tylko technika wysyła, no, panu pokazuje, jak to właśnie wygląda z naszej strony. No i tak, ale... Zapotrzebowanie właśnie obliczeń, na podstawie tego pan się dowiaduje, jak to było pana realnie wyglądało. No, no, rozumiem. Panele, jaki magazyn. I dlatego pytam, czy jest pan dostępny pod tym numerem, czy spotkać, porozmawiać. No i wszystkiego dowiedzieć od takiego fachowca. No właśnie. Tak, ja ale... Przyjeżdżę do pana za darmo. Dowiaduje pan się właśnie, jak to wszystko wygląda. Jeżeli panu się podoba, to się pan decyduje. Jeżeli panu się nie podoba, to się pan nie decyduje. Ja wiem, tylko że to taki audyt mi robi i to nie jest za darmo, bo ktoś musi za to zapłacić. Nie płacę ja za to. Nie no, technik przyjeżdża do pana za darmo przecież, tak jak panu mówię. To jaki jest interes w tym? Jaki interes ma firma w tym, że on przyjedzie, ja mu powiem, że zastanowię się, albo na razie nie jestem zainteresowany? Jak on... Widzi pan, no ale no jeżeli taki technik przyjeżdża, to potencjalnie jest pan zainteresowany przecież, tak? A no to ja panu powiem, na chwilę obecną nie mam środków, aby to zrealizować. Może w późniejszym terminie możemy się spotkać i porozmawiać, bo... Na przykład widzi pan, może pan na przykład wszystko w rachunkach spotkać, tak jak panu mówię, nie? To właśnie o chodzi, że mamy tutaj nowe rozwiązania, czegoś takiego, tak? Po prostu zamiast rachunków za prąd, płacimy po prostu taką formę rentalną. No tak, ale na drugim gospodarstwie to ja mam niewielkie rachunki, to tam nie mam już hodowli świń, także te rachunki w skali roku może tam jest, nie wiem, czy 600 zł płacę. Naprawdę niewielkie, bo ja tam nie mieszkam, tylko mam gospodarstwo, Nie, no to faktycznie jak rocznie 600 zł, proszę. No, bo tutaj na tym gospodarstwie, no to mam wyższe rachunki, ale mówię panu, jak to działa, nie? Że to tam skonsumuje, ale było tak, że chyba w okresie lipcu przyszło mi do płacenia, czy to w czerwcu, 800 zł bodajże, bo po prostu ja już w magazynie nie miałem. Czyli ta instalacja jakby nie była, no nie była, za mało produkowała, czy co? Dobra, faktycznie jak pan ma tam takie niskie te rachunki, to nie za bardzo. No, bo jeżeli jeszcze coś takiego będzie, może w późniejszym terminie, nie wiem, syn jak się tam gdzieś zadomowi, bo na razie mieszka razem ze mną, no to może on pomyśli o tym. Dobra, no to nie za to będziemy się w takim razie kontaktować, jak te rachunki po prostu będą większe. Rozumiem. Wtedy próbowałbym. No bo taki rachunek, to pan mówi, to by musiało być ile? Miesięcznie, nie? Pewnie. Miesięcznie ze 150 zł, to aha. Wtedy się opłaca po prostu, bo jak pan płaci 600 groszy, to... No bo mówię, bo ja tam tylko w sezonie takim żniwa trochę silników używam, a tak hodowli już nie mam, bo kiedyś to płaciłem miesięcznie 2000 za rachunek tu z gospodarstwa. To wtedy, żeby to było, to może bym... zrobił. Mam kolegów, którzy mają całe dachy tej instalacji, ale mają przechowalnię ziemniaka i oni używają wentylatorów dzień i noc i mają bardzo duże zużycie i widzę, że oni mają tego bardzo dużo na dachu, nie? Całe dachy. Dobra. No. To ja panu więcej czasu nie zajmuję. Dobra. Ja dziękuję panu również za rozmowę. Zawsze coś się dowiedziałem. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No i żeście usłyszeli całą rozmowę. Nie wiem, czy coś wam to pomoże. Możecie się odnieść do tego. No, nagrało się. Zapis był włączony. Dobra. Słuchajcie. Ja już tutaj sobie jedną lampę zrobiłem.
Teraz tak, biorę się za drugą taką lampę. To muszę elegancko odłożyć, ale noga mi ścierpła, słuchajcie, o Jezu! Muszę to wszystko tutaj ładnie w kartonie trzymać, bo mnie majster wyklnie, jak się gdzieś to spadnie. I dobra, jeszcze, słuchajcie, robię to samo z drugą. Robimy teraz to samo z drugą lampą. Wiecie, to jest tutaj ładnie końcówka zalutowana, ale ja zakładam te wsuwki i muszę to zrobić po swojemu. Odizolować i pogrubić to, aby mi to ciaśniej siedziało. Także drogi jest prąd, dlatego że my kupujemy, słuchajcie, ten drogi prąd, nie zielony, tylko właśnie z tych elektrowni, bo te elektrownie są obłożone tymi ETS-ami, czy jak one się nazywają, podatkiem, i dlatego on jest drogi. Tak sobie to wykombinowali w tym eurokołchozie. My was zmusimy, żebyście kupili wiatraki i stawiali farmy fotowoltaiczne. Kupicie od nas te wiatraki, bo my je produkujemy, a my nie chcemy. No to my was inaczej zmusimy. My was zmusimy i tak. Pieprzymy wam, słuchajcie, podatek. Na masę daje niebieski. Pieprzymy wam podatek, że wam się odechce z tych elektrowni na węgiel kopalniany, na paliwa kopalniane. No i widzicie. I tak zrobili. Tak to zrobili. I mamy, dobra. Czarny jest plus. Mamy to załatwione. Teraz kwestia, czy to nam będzie tam ładnie pasować. Ale zaraz się przekonamy. No i dobra, drodzy widzowie. Pomału do przodu. Już tu mam wstępnie jedną tylną. Tylną lampę mam założoną. Zapalimy sobie papieroska, słuchajcie. Ale już mamy za 10 pierwsza. Czas leci, słuchajcie. Teraz jeszcze przed demontażem tej starej lampy takie porównanie zrobimy, tylko muszę zrobić, słuchajcie, mam lampę zaświeconą, może jeszcze bardziej zbliżymy, to jest to, co mam, tak to wygląda w dzień, a teraz przejdziemy na to. To tak, jak ja patrzę, to mnie razi w oczy, tego wy nie zobaczycie jednak, no ale o, tak, jest fajnie, widać. No, widać żółte światło
i tutaj. Myślę, że będą zajebiście świecić te tylne. Elegancko. No a z tymi mam trochę problem. Albo pójdą tak pod spód, ale to jest paskudnie, bo są na szybie. Jeżeli nie, to będę musiał zrobić, słuchajcie, ten uchwyt. Bo tu jest paskudnie to. Zobaczę jeszcze. Zobaczę, wyślę zdjęcie majsterkowi. Niech zobaczy, to mi doradzi. Dobra, ja działam dalej. I tak, drodzy widzowie, zakończyłem, posprzątałem koło ciągnika. No i co, oglądałeś? No oglądałem. No i tak zamontowałem, zostawię je na razie. No, ja ci napisałem, że tak mogą. A, pisałeś coś. No. No, tak zostawię, wystają trochę nad ten, ale do przodu już ich nie postawię, ale one by wtedy za bardzo do przodu świeciły. No, to się wiesz, ustawię, jak się będzie znowu nie płacę. No. Tak zostawiam i dobra. Gdzieś byś na wozu nie posiadł. Nie, nie. Teraz takie wiatrzyło. No. Jeszcze internautom muszę pokazać efekt końcowy. Już mam zakończony. Idę na kawę. Zeszło mi, kurczę. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Tak to wyszło. Zaraz włączę. Tak mam pomontowane, a jak one świecą, widzę, że już że będą dobrze świeciły. No, tutaj ten oto króliczek Zdzisiu ze mną tu jest. Pomagał mi. Widzę, że będzie wszystko ok. Dobra, zapalimy. Zaświecimy, nie zapalimy. Odpalimy ciągniczek. Idę na kawę, słuchajcie. Zeszło kupę czasu. A, Zdzisiu jest tam z tyłu. Jadę tutaj. Pasek mi piszczy. Po tym myciu. I dobra, zapalimy. Szut. Ale wieje, słuchajcie. Dobra, tak to wyszło. Patrzymy, jak te mają dalej świecić. Patrzymy, jak będzie ciemno. Dobra, ja już się dzisiaj z wami żegnam, bo wieje jak przywyk. Słuchajcie, już tam z opryskiwaczem jechał, wracam. Także plan wykonany, piję kawę, słuchajcie, i idę sobie jeszcze na warsztat, będę rozkręcał tam przy lenówce kolektor wodny. Najpierw muszę spuścić płyn z spódnicy i kolektor
zdemontować tak, żeby dostać się do głowicy. A dzisiaj to, co chciałem Wam pokazać, to Wam pokazałem. Teraz widać tylko, jak tutaj te lampeczki żółto świecą i tam to jest na biało. Teraz jest to zauważalne. Dobra, także trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka. Dobra, taką szafkę nam zrobiłem, jest ciemno, można było zobaczyć. Elegancko.